Pięć mitów o studiowaniu Biblii. Zapraszam. Witajcie. Dzisiaj pierwszy odcinek z serii Pięć mitów o studiowaniu Biblii. Mit pierwszy. Nie musisz studiować Biblii z innymi. Jeśli chodzi o studiowanie Biblii, często myślimy o zrobieniu tego na własną rękę. Przy pozornie niekończącym się zapasie dostępnych nam zasobów, zarówno drukowanych, jak i tych w internecie, możemy pomyśleć, że nie potrzebujemy studiować Biblii z innymi. Teraz oczywiście jest to wielka wartość, że możemy sami studiować Biblię. Ale kiedy studiujemy Biblię tylko sami, na własną rękę, odcinamy się od jednego z głównych sposobów, w jaki Bóg używa Biblii w naszym życiu. Wglądu w mądrość innych wierzących. Pismo Święte jest tak bogate i wielowarstwowe, że są prawdy, których często brakuje nam w naszym indywidualnym studium. Zagłębianie się w Słowo Boże z innymi otwiera nam oczy, aby zobaczyć więcej z Biblii. Więcej niż zobaczylibyśmy sami na własną rękę. Jedną z wielkich korzyści płynących ze spotkania z ludem Bożym jest bycie razem w Słowie Bożym. Paweł podkreśla to, pisząc do Tymoteusza: dopóki nie przyjdę, poświęć się publicznemu czytaniu Pisma, napominaniu i nauczaniu. Pierwszy list Pawła do Tymoteusza, 4:13. Oprócz zwracania szczególnej uwagi na głoszenie Słowa Bożego w niedzielne poranki, powinniśmy szukać okazji do spędzania czasu ze współwyznawcami, studiując Biblię. Czy to w małej grupie, czy na zajęciach edukacyjnych dla dorosłych, czy w innym kontekście. Mit 2. Potrzebujesz dyplomu, aby studiować Biblię. Edukacja teologiczna to wielki dar dla Kościoła. Inwestowanie długiego czasu w szkolenie, poznawanie historii Kościoła, hermeneutyki przynosi niesamowite efekty i zwykle te efekty są trwałe na całe życie. Ale Bóg nie dał Biblii tylko dla użytku i korzyści uczonych i pastorów czy księży. Dał go całemu ludowi Bożemu, nie tylko jego przywódcom. Rozważ tylko kilka rzeczy, które król Dawid mówił o Słowie Bożym w psalmach. Psalm 19. Prawo Pańskie jest doskonałe, ożywia duszę. Świadectwo Pana jest pewne, czyniąc mądrymi i prostymi. Psalm 119 od wersetu 97. Och, jak ja kocham Twoje prawo. To moja modlitwa przez cały dzień. Twoje przykazanie czyni mnie mądrzejszym od moich wrogów, bo zawsze jest ze mną. Bóg dał Biblię, ponieważ chce, aby Jego lud znał Jego wolę. Wiedział, kim jest Bóg i rozumiał, jak powinien żyć dla Boga. Grzegorz Wielki miał rację, kiedy pisał: Pismo Święte jest jak rzeka, szeroka i głęboka. Wystarczająco płytka tutaj, aby baranek brodził, ale wystarczająco głęboka w innym miejscu, aby mógł pływać słoń. Mit trzeci. Aby studiować Biblię, musisz znać grekę i hebrajski. W pewnym sensie jest to kolejna wersja poprzedniego mitu. Dla wielu pastorów i nauczycieli nauka greki i hebrajskiego w seminarium była ciężką pracą. Ma więc sens to, że chcą wykorzystać tę wiedzę, aby pomóc zrozumieć Biblię innym. Ale czasami mogą to zrobić w sposób, który sprawia wrażenie, że jeśli nie znasz greckiego i hebrajskiego, to tak naprawdę nie możesz czytać Biblii. To wielki błąd. To nie może być prawdą. Paweł w liście do Rzymian pisze: co bowiem przedtem napisano dla naszego pouczenia, abyśmy mieli nadzieję dzięki cierpliwości i pociechom pochodzących z pism. Spora część wierzących w Rzymie to byli poganie, którzy nie znali hebrajskiego. Jednak w swoich lokalnych kościołach regularnie słuchali Starego Testamentu, czytanego i wyjaśnianego na podstawie greckich tłumaczeń hebrajskiego. Rzeczywiście, Paweł regularnie cytuje te greckie tłumaczenia, pisząc do wierzących. Bez wątpienia języki są świetnym narzędziem do studiowania Biblii, ale nie są niezbędne. Jeśli znasz język angielski czy polski, mamy liczne, wierne tłumaczenia Biblii,
które dokładnie odzwierciedlają, co oznacza oryginalny grecki, hebrajski czy aramejski tekst. Uważne studiowanie tych tłumaczeń daje nam życiodajne, duchowe pożywienie. Mit 4. Potrzebujesz dużo czasu, aby studiować Biblię. Nasze życie jest dzisiaj życiem bardzo zajętym. Regularnie odczuwamy presję różnych obowiązków, takich jak rodzina, praca, szkoła, kościół, relacje z innymi ludźmi. To wszystko konkuruje o nasz czas i energię. Czasami studiowanie Biblii może wydawać się jeszcze jedną, kolejną rzeczą, na którą często nie mam czasu. Staram się ją dopasować do swojego harmonogramu, ponieważ uważam, że to wymaga dużo czasu. W rzeczywistości większość z nas ma prawdopodobnie więcej wolnego czasu, niż nam się wydaje. Zastanów się na przykład, ile czasu wielu z nas spędza w telefonach, przeglądając media społecznościowe lub oglądając nasze ulubione programy. Ale nawet jeśli naprawdę brakuje nam dłuższego czasu na studiowanie Biblii, Duch Boży jest w stanie wykorzystać jeszcze mniejsze kawałki czasu. 10-15 minut w dniu, kiedy nie masz czasu naprawdę na nic, może być wystarczające, aby pogłębić nasze zrozumienie tego, kim jest Bóg, jaki jest Jego plan dla świata i kim jesteśmy jako istoty ludzkie. Mit 5. Potrzebuję skomplikowanej metody studiowania Biblii. Niektóre podejścia do studiowania Biblii są bardzo szczegółowe i skomplikowane. Wiążą się z dużą ilością kroków. Kiedy masz czas, energię i cierpliwość na te metody, mogą być bardzo pomocne w zagłębianiu się w Pismo Święte. Ale im bardziej skomplikowana metoda, tym większa szansa, że możemy ugrzęznąć lub ona nas przytłoczy. Jednak nie musi tak być. Jezus dał nam wskazówki, na czym powinniśmy się skupić podczas studiowania Biblii. Zapytany o największe przykazanie w Piśmie Świętym odpowiedział: będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest pierwsze przykazanie i taka jest druga część. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 22. Według Jezusa wszystko w Piśmie Świętym w jakiś sposób odnosi się do kochania Boga lub kochania bliźniego. Tak więc jedną z bardzo prostych metod studiowania Biblii jest zadawanie dobrych pytań, które pomagają nam dostrzec te same rzeczy, które Bóg chce, abyśmy zobaczyli w Piśmie Świętym. Jeśli chodzi o studiowanie Biblii, rozkosz jest najsilniejszym paliwem. Jeśli naprawdę wierzysz, że nasze życie duchowe zależy od każdego słowa, które pochodzi z ust Bożych, Księga Powtórzonego Prawa 8:3 i Ewangelia według świętego Mateusza 4:4, znajdziesz czas na studiowanie Słowa Bożego. Podobnie jak król Dawid, będziemy się modlić, aby Bóg dał nam życie w swoim Słowie. W Psalmie 119 czytamy: otwórz moje oczy, abym ujrzał cuda Twojego prawa. Dlaczego nie chcesz poświęcić chwili na poproszenie Boga, aby otworzył Ci oczy, abyś zobaczyła cudowne rzeczy, jakie wynikają z Jego słowa? Zachęcam na koniec każdego filmu: czytaj Słowo Boże, staraj się i walcz o czas, abyś miała ten czas każdego dnia na czytanie Słowa Bożego, bo to Słowo Boże powinno być dla nas niesamowitym pokarmem na nasze życie tutaj na ziemi.